pierwszą w Polsce wystawę fotograficzną Monumental Motion można teraz obejrzeć w Planecie 11. Zdjęcia obrazują rowerową kulturę Kopenhagi. Autorem wystawy jest najsłynniejszy rowerowy bloger na świecie Michael Colville Andersen. W swoich fotografiach wykazuje, jak istotną rolę w życiu społecznym Duńczyków ma właśnie rower. W Danii rower jest po prostu jedną z oficjalnie przyjętych już form komunikacji miejskiej. Statystyki mówią za siebie. Rowerzystów poruszających się po mieście jest dwa razy więcej niż aut. Kultura rowerowa to wszystko to, co widać na tej wystawie, a więc to jest ta codzienność, to jest ta normalność, gdzie rower jest środkiem transportu, który służy wszystkim, przy każdej okazji, o każdej porze roku. Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że jest to przyjaciel wszystkich Duńczyków, wszystkich mieszkańców Kopenhagi. Dania jest rozpoznawalna jako kraj bardzo sprzyjający rowerzystom. Duńska stolica, Kopenhaga, jest uznawana za najbardziej rowerowe miasto na świecie. Rowery mają tu zawsze pierwszeństwo przed samochodami. Kultura jazdy godna naśladowania. Czy mamy szansę, by wdrożyć ją w Olsztynie? Miasto zaczyna od tego, że zaprasza do siebie ludzi, którzy mogą nieco w tej kwestii doradzić. O aspektach rowerowej kultury w Danii opowiadali zaproszeni do Olsztyna reprezentanci tego kraju, Christian Hagen Thomansen i Johannes Eske Andersen. Zdradzili, jakich sposobów używają duńscy politycy, by propagować jazdę na rowerze i stwarzać ku temu sprzyjające warunki. If you ask the Danes why they want to ride a bike, it's mostly Jeśli zapytasz Duńczyków, dlaczego chcą jeździć rowerami, to w większości odpowiedzieliby, że ze względu na oszczędność czasu, pieniędzy i ze względów zdrowotnych. Więc jeśli chcesz, aby mieszkańcy jeździli na rowerach, musisz zapewnić wygodny system ścieżek rowerowych, aby mogli łatwo i szybko dotrzeć do celu. Na spotkanie licznie przybyli olsztyńscy rowerzyści, czego dowodem było kilkadziesiąt rowerów zaparkowanych przed Planetą 11. Okazuje się, że miłośnicy rowerów w naszym mieście mają wiele wspólnego z kolegami z Danii. Dojeżdżam wszędzie, rowerem przemieszczam się codziennie tak naprawdę. Myślę, że dlatego przede wszystkim koszty, przede wszystkim zdrowie. Myślę, że taki główny czynnik przede wszystkim dla studenta, ten aspekt taki ekonomiczny. No i poza tym szybciej. Podczas otwarcia wystawy o duńskich rowerzystach odbył się również finał tegorocznej gry miejskiej pod hasłem Rower porusza Olsztyn. Losowano uczestników, którzy otrzymali od organizatorów nagrody w postaci rowerowych gadżetów. Wystawę jednego z najsłynniejszych blogerów na świecie, Michaela Colville Andersena, można oglądać w Planecie 11 do 2 maja 2014 roku.